Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego materialnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta. Temat: Zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego. Nikt z nas nie lubi ponosić szkody ani doznawać krzywdy. Pomimo tego zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy to jesteśmy postawieni w roli albo sprawcy, albo poszkodowanego, a mówiąc językiem prawniczym, w roli wierzyciela i w roli dłużnika. Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność majątkowa w przewidzianych prawem sytuacjach. Skutkiem tych wydarzeń może być szkoda lub krzywda. Istotą odpowiedzialności cywilnej jest obowiązek naprawienia szkody. Aby uszczegółowić powyższe refleksje ogólne, przybliżyć trzeba pojęcie szkody i krzywdy. A mianowicie szkoda to każdy uszczerbek na dobrach chronionych przez prawo, jak życie, wolność, nietykalność, majątek. W znaczeniu uszczerbku majątkowego szkoda obejmuje nie tylko straty bezpośrednio poniesione, ale także utracone korzyści, które można byłoby mieć, gdyby szkody nie wyrządzono, np. utrata zarobków przez taksówkarza, który uległ wypadkowi nie z własnej winy. Naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez, według wyboru poszkodowanego, przywrócenie stanu poprzedniego bądź przez wypłatę odszkodowania, w przypadku krzywdy poprzez zapłatę zadośćuczynienia. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową i odpowiedzialność kontraktową. Z odpowiedzialnością deliktową mamy do czynienia w sytuacji, gdy szkoda powstaje na skutek czynu niedozwolonego lub zdarzenia, którego ryzyko obciąża jakąś osobę. Może być ona oparta na zasadzie ryzyka lub na zasadzie winy. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych wyróżnia następujące rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność za własne czyny, odpowiedzialność za cudze czyny, odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego, odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy, odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użycia sił przyrody. Żądanie poszkodowanego o naprawienie szkody z tytułu popełnionego czynu niedozwolonego jest uzasadnione tylko wówczas, gdy występują łącznie trzy przesłanki okoliczności warunkujące tę odpowiedzialność. Pierwszą przesłanką jest istnienie szkody jako uszczerbku w dobrach odszkodowanego. Drugą przesłanką jest szkoda, która jest następstwem stwierdzonego faktu, czyli czynu niedozwolonego lub innego zdarzenia, z którym prawo wiąże obowiązek odszkodowania, a istnienie tego faktu musi udowodnić poszkodowany, przy czym ten fakt musi być opisany w sposób niebudzący wątpliwości, potwierdzający, że on zaistniał w danym czasie i uzewnętrznił się w określony sposób. Trzecią przesłanką – stwierdzenie związku przyczynowego między szkodą a zaistniałym faktem, czynem człowieka lub innym zdarzeniem. Chodzi o takie powiązanie między faktem a szkodą, kiedy bez zaistnienia faktu jako warunku nie nastąpiłaby szkoda jako następstwo, skutek czynu lub zdarzenia. Obok odpowiedzialności deliktowej kodeks cywilny wyróżnia odpowiedzialność kontraktową, inaczej zwaną umowną. Odpowiedzialność kontraktowa, umowna, warunkuje występowanie łącznie trzech przesłanek. Pierwsza, koniecznym warunkiem jest wystąpienie szkody jako uszczerbku majątkowego, przy czym szkodę musi ponieść wierzyciel, stąd uszczerbek dotyczy jego majątku. Druga, istniejąca szkoda jest spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Trzecim, występuje związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. Reasumując, odpowiedzialność cywilna wiąże się zawsze z konsekwencjami materialnymi, prawnymi lub innymi. Istotne jest, żeby wiedzieć, jakie zasady wiążą się z ustaleniem tej odpowiedzialności i z jakiego tytułu ponosimy konsekwencje. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.